Dzień dobry, witam na kanale Azji. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, tych co kibicują i oczywiście hejterów. Dzisiaj mam strasznie dobry humor po wczorajszej akcji i jak zwykle czytałem wasze komentarze. A w tych komentarzach pojawiła się pewna osoba, która kręciła kiedyś aferę mundurkową. Nie będę wymieniał imienia tej pani, ale podejrzewam, że wszyscy wiecie, o kogo chodzi. I pani od mundurków chciała się ze mną skontaktować. Najpierw grzeczniutko w komentarzu, że wszystko fajnie, tak, że ma wiadomości o Rado, że ona była sąsiadką Ilony i Rado. Ale od razu napisałem pani, że nie chcę z panią się skontaktować, bo wiem, kim pani jest. No ale cóż, wiadomość nie dotarła do tej pani i ta pani zaczęła jechać po mnie. I co najlepsze, jak przyjechałem do Anglii, pracowałem jako road sweeper, sprzątałem ulicę. A przed tym, pracowałem przez 6 tygodni dla Polaka, Zybiego. Zybi, pozdrawiam. Dzięki, nauczyłeś mnie, żeby nie pracować dla Polaków na czarno. 6 tygodni, nie pracujcie. Jak nie dają wam umowy, nie pracujcie na czarno, bo później trzeba się kłócić o pieniądze. I Zybi dał mi taką motywację, że poszedłem do tej agencji, co wczoraj wymieniłem. Bez angielskiego powiedziałem, I am a job. Gościu się popatrzył na mnie, mówi do mnie po angielsku, podnieś prawą rękę. Podniosłem, mówi, masz tu mapkę, tam masz o 12 być. I tak przez 11 miesięcy pracowałem i odkładałem na licencję ochroniarską. Następnie przez 10 lat już z tą licencją pracowałem dla jednej firmy na różnych pozycjach. I mówiąc to, że pracowałem w pralni, w życiu nie pracowałem w pralni, czy na fabryce. Aczkolwiek żadna praca nie hańbi. Jeżeli bym musiał, to bym pracował w takiej pracy. Bo lepsze to niż żebranie. Każdy grosz się liczy. No ale powracamy do tematu. Ta pani oczywiście była afera z mundurkiem, bo to biedna kobieta, dla dziecka nie miała. Dziecko ma niepełnosprawne, co jest prawdą. Przykro mi z tego powodu, ale dziecko dobrze se radzi. I ta pani cały czas twierdzi, że nie ma pieniędzy. Cały czas biedna, schorowana jest. Już znamy jeden przykład takiego tutaj biednego schorowanego. I tu mamy powtórzenie po prostu. Wszyscy w jednej spółce. Do jednego wora można wrzucać. Jak nie robię stereotypów, to tu do jednego wora. Z tego względu, iż na mundurek 3 razy było nazbierane, to te dziecko już z Armaniego mogło mieć ten mundurek, który kosztuje 120 funtów. Tak? A oni dużo więcej nazbierali. A problem tkwi w tym, iż jak Rado się wprowadził do mnie, no to oczywiście afera była. Ja się tym zainteresowałem, o co ci oskarżają, brat. No i Rado pokazał mi jego telefon, jego WhatsAppa i nagrania, zdjęcia właśnie od pani z mundurka. Gdzie na zdjęciach figurowało bardzo dużo nagrań na zasadzie przyjdź, dostaniesz trochę mąki za piątaka. Tak? O, dzisiaj mam lepszą mąkę za dyszkę. No to, chodź Radziu, razem zrobimy mąkę, tak? No, ale cóż, no kobieta przecież schorowana, no strasznie, no. Następnie twierdziła, że nigdy nie dostawała niczego od ludzi, żadnej pomocy nie było. No cóż, Rado pokazał jej, gdzie można dostać z kościoła paczki. To biedna tak nie dostała, że aż wysłała zdjęcia na jego telefon, z tymi paczkami ucieszona i dziękowała mu, tak? A jakieś 3 dni później, jak zwykle, było kręcenie, że ona biedna i że ona nic nie dostała. No, a następnie ludzie, którzy zamawiali jej zakupy do domu, czyli home delivery, na przykład z Islanda, też nigdy nie dotarły te zakupy. Tylko z takich sklepów zawsze docierają te zakupy. Jak nie docierają w ten sam dzień, to na drugi dzień dostaje się je. Także znowu biedulka, no biedulka. Taka ta pani, taka biedna, że normalnie aż musiała się zainteresować mną, żeby, nie wiem, znowu miała fejma albo coś. Śpiewa pani fajnie, jak słowiczek, tak? To pani się tam śpiewa. A do mnie się pani nie klei, bo ja kolegów ani wspólników nie szukam. A tym bardziej ludzi, którzy po prostu chcą wyżebrać. Mąż pracuje, Universal Credit jest, to jest zamiennik benefitu. Mieszkanie pani w hostelu ma. W domu
komputery i tablety są, rower jest, tak? Córkę pani zacznie wyciągać na dwór, bo siedzenie w domu na tym łóżku i tylko wstawanie, jak mama idzie na zakupy i sprzątanie chaty i później do łóżka z powrotem, to też nie pomaga jej w chorobie. Ale zajmie pani się życiem swoim, bo to, co pani robi, to jest normalnie śmiech, śmiech na sali, że oskarżać mnie, że przeze mnie ludzie byli zwalniani i w ogóle. No, komentowanie, fan klub Ilony, też znacie mnie wszyscy. Do tego powrócimy. 1 grudnia byłem u ciebie Ilona w domu. Także możemy opowiedzieć, co było tam grane. Także no, po prostu nie rozśmieszajcie mnie, ludzie, bo czym więcej się wpinacie w komenty, to jak mówiłem, że będzie o youtuberach rozmowa, to właśnie dostajecie ją. Bo ja jestem grzeczny i spokojny człowiek, ale nie pozwolę sobie targać swojego imienia. Wczoraj już udowodniłem, że papiery, o które prosili, posiadam. Tak? I jak widzicie, ja tu nie żebram. Tak jak wy próbowaliście się wybić i po prostu biedni, skruszeni, schorowani, o Jezu, jakie to biedództwa. A tak naprawdę po tylu latach w Anglii socjal tu jest dobry. I dostaje się dość dobre, szczególnie jak ma się dziecko niepełnosprawne i jeszcze dzieci, które się uczą. A do tego mąż coś tam dorobi, także gdyby pani tej mąki tyle nie piekła tych ciast i tych ziółek tam nie parzyła sobie, to na pewno pieniążki zawsze w domowym budżecie by były. No ale cóż, nie potrafi pani wyczyścić się z tego gotowania i pieczenia pani, także proszę, proszę tylko trochę honoru i nie żebra pani już więcej. Teraz jakieś łóżko jest potrzebne, tak? No, podejrzewam, że trzeba iść do Ikei, bo najtaniej jest w Ikei i kupić to łóżko. Czy będzie po prostu znowu zbiórka na biedną, bo łóżko się zepsuło, tak? Także chciała pani zasłynąć? Proszę bardzo. Prawda? Niestety. Radziu mieszkał przez tyle czasu u mnie, że pokazał nagrania z jego telefonu i pokazał, co tam się dzieje. Sam maczał paluszki w tym pierwszym akcji też, bo lodówka była pusta, trzeba było włożyć, tak? No ale pani to jest normalnie gwiazdor, żeby tak przeginać i ludzi naciągać. Także pozdrawiam serdecznie i nie kombinuje pani z tymi komentami. Ma pani swój kanał? Pani sobie robi. Nikt pani się tam nie wcinał? To nie wiem, dlaczego pani wchodzi tutaj i próbuje robić afery. Bo ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, gdzie pracowałem, wiedzą, jaki kontakt miałem z Polakami i wiedzą, dlaczego angielskiego się też nauczyłem. I później już nie pracowałem z Polakami, bo po prostu nie miałem takiej potrzeby. Także ja pani życzę jak najbardziej zdrówka. No i wreszcie sukcesów w życiu, a nie tylko użalanie się nad siebie, nad sobą. Trzeba po prostu wstać i ruszyć dupę do roboty. I tym właśnie zakończymy na dzisiaj. Dziękuję serdecznie za oglądanie i jak zwykle w komentarzach będę odpowiadał na tyle, ile będę w stanie.